Witam serdecznie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Jeżeli nie, no to dajcie jakiś znak. Dajcie, czy to na czacie, czy wrzućcie informację mailem. Mam nadzieję, że dobrze. Tu ekipa pokazuje mi, że dobrze słychać. Super. Po pierwsze, chciałem Wam bardzo podziękować za to, że jesteście, że znaleźliście ten czas dzisiaj wieczorem po to, żeby tu ze mną być. Po to, żeby też podzielić się pewnymi spostrzeżeniami, wyzwaniami. Dziękuję bardzo, bo to dla mnie bardzo ważne. Tak sobie myślę, że ten webinar będzie takim webinarem. Chciałbym, żeby był wyjątkowy, ponieważ wy zachowaliście się wyjątkowo. Tak naprawdę bardzo wam dziękuję za otwartość, za to, co napisaliście do mnie w ankietach, mówiąc, że macie jakieś swoje wyzwania, macie jakieś swoje problemy. Co prawda, niektórzy pisali, że problemów nie ma, że są tylko wyzwania. Możemy też tak na to patrzeć, ale bardzo Wam dziękuję za odwagę, bo naprawdę niektóre maile były takie, że człowiek się zastanawia i widzi i myśli sobie, jak ja mam dobrze. W czasie tego webinaru będzie kilka zasad, które będą obowiązywały. Po pierwsze to nie wiem, ile on potrwa. On może potrwać godzinę, może potrwać godzinę 15, a może potrwać 2 godziny. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie toczyło. Natomiast proszę Was o cierpliwość. Warto, ponieważ ten webinar składa się z 3 części. W ostatniej części tak naprawdę będą rzeczy, które Wy podaliście. Dlatego, może nie w ostatniej, w drugiej części. Zgodnie z tym, co było powiedziane podczas reklamy na webinar, będą również prezenty. W reklamie, co prawda, była informacja o jednym prezencie. Tych prezentów będą 2. Jeżeli będziecie mieli jakieś potrzeby komunikowania się dodatkowego po webinarze, to wtedy najlepiej pisać po prostu na biuro@cichockiandrzej.pl. To jest ta grupa jakby informacji organizacyjnych. A teraz zaczynamy. Tak jak powiedziałem, to nasze spotkanie będzie się składało z 2 części. Trzecia będzie taką częścią dodatkową. Ja powiedziałem wcześniej z 3, trema. 2 części są kluczowe. Pierwsza to tak naprawdę jest związana z tym, co było obiecane, z narzędziami i z radzeniem sobie z problemami, z radzeniem sobie z tym, żeby wytrwać. Więc zaczynamy. Mnóstwo pytań było takich, które dotykały informacji, dotykały kwestii w zasadzie, co zrobić, żeby sobie dać radę, po prostu. Jedna pani napisała: no jak to? Jesteś czarodziejem? Piszesz, że dasz narzędzia, że dasz narzędzia, które zmieniają życie. Ja tej pani odpowiedziałem, że rzeczywiście dziękuję bardzo za to pytanie, bo ono miało swoją głębię. No, czarodziejem nie jestem, ale wiem, że narzędzia, które podaję, one na pewno działają i one zadziałają i zmienią życie pod warunkiem, że ty je zastosujesz. Ale żeby do tego doszło, trzeba sobie zdać sprawę z kilku rzeczy. Gdybyście teraz stanęli na jakiejś linii i sobie wyobrazili, że z przodu jest wasza przyszłość, a z tyłu wasza przeszłość. Jak byście się czuli? Z przodu jest wasza przyszłość, a z tyłu wasza przeszłość. A wy jesteście w tym miejscu, w którym stoicie. Jeżeli się zastanowisz nad tym, to dochodzisz do wniosków, że tak naprawdę przód i tył to są tylko pewne wyobrażenia, bo przecież i przyszłość, i przeszłość wyobrażamy sobie. Realny wpływ mamy na to, co tu i teraz. Przeszłość jest wspomnieniem. Przyszłość jest planem. I tak naprawdę, jeżeli sobie zdasz z tego sprawę, to okazuje się, że powinieneś wpływać na dzień dzisiejszy, na to, co teraz robisz. No bo przeszłości nie zmienisz. Przyszłość możesz budować, możesz ją planować, ale ona wciąż jest w twojej głowie. I tak naprawdę jutro
też będzie dziś. Dzisiaj coś robisz, planujesz na jutro. Jutro się wydarzy albo nie, więc dzisiaj musisz dać z siebie bardzo dużo. To, co chcesz. Musisz być wierny swoim zasadom. Temu, co byś chciał osiągnąć, po to, żeby to realizować. Bo przeszłość i przyszłość są tylko w głowie. Są tylko w głowie. One minęły. Z nimi już nie powalczymy. To po pierwsze. Po drugie, tak naprawdę bardzo często nie doceniamy dwóch podstawowych zasobów, które mamy. Dwóch. Te dwa zasoby to czas i ty. Konkretnie ty, jako osoba. Z czasem jest tak, że bardzo często nie przywiązujemy uwagi do tego, jak go spędzamy. Ile go tracimy i czy go tracimy, czy go marnotrawimy, czy go wykorzystujemy. Wiecie, ludzie średnio żyją 75 lat. To wcale nie tak długo. Biorąc pod uwagę, że tak sobie myślę, że większość z osób, które się zapisała i które to są osoby, które pewnie mają więcej niż 15 lat. Nie osoby, które mają być może 20, być może więcej. Zobaczcie, gdyby się tak zastanowić nad czasem, to okazuje się, że niektórzy z was 1/3 czasu już mają wykorzystaną. 1/3 albo 1/4. Gdyby się dalej zastanawiać, to można sobie by postawić pytanie, czy ja ten czas wykorzystałem, czy może go straciłem. Czas. Warto się zastanowić nad tym, jak się go wykorzystuje. I to jest pierwszy zasób, do którego nie przywiązujemy uwagi. Tak naprawdę często jest tak, że nie przywiązujemy uwagi do tych rzeczy, które mamy za darmo. Do miłości, do przyjaźni. Je zwykle mamy za darmo. Bardzo często nie doceniamy tego, nie dostrzegamy, tylko wystawiamy na różne próby, a może się uda. Więc zapamiętajmy, czas jest istotny w tym, żebyśmy mogli rzeczywiście zmieniać swoje życie. I drugi zasób, jak ja to nazywam, to jesteś po prostu ty. To jest człowiek. To jest człowiek ze swoimi sukcesami, ale też ze swoimi problemami. To jest po prostu człowiek. Każdy z was. Każdy z was ma prawo do tego, żeby być szczęśliwym. Tylko nie każdy potrafi to odnaleźć. Nie każdy potrafi znaleźć drogę do swojego celu. Więc gdybyśmy mieli podsumować te kilka zdań, to po pierwsze teraźniejszość. Skupiamy się na teraźniejszości. Przeszłość i przyszłość są w naszej głowie. To są wyobrażenia i plany. Na wyobrażenia, na wspomnienia nie mamy już wpływu. Na plany, poprzez to, co robimy dzisiaj, mamy wpływ. Czas i ty jako zasób. Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli do tego, że po prostu jesteśmy inni. Jesteśmy inni. Ta inność jest fascynująca, ale tej inności się też trzeba nauczyć. Gdybym teraz do was powiedział, do was wszystkich, żebyście zamknęli oczy i wyobrażali sobie kawę, taką do picia, kawę. Jeżeli spróbujecie to zrobić, to nagle okaże się, że każdy z was inaczej sobie tą kawę wyobraża. Nagle okaże się, że ktoś na hasło kawa wyobraża sobie być może kawę w filiżance i unoszącą się jakąś parę. Ktoś inny, bardzo możliwe, że wyobraża sobie zapach kawy, czuje ten zapach. Jeszcze ktoś inny zobaczy zwykły sprzęt do parzenia kawy albo kawę w McDonaldzie w kubku. Zobaczcie, hasło jest to samo, a zupełnie różne postrzeganie. Dlaczego to jest ważne? No dlatego, że to pokazuje, że rzeczywistość, która nas otacza, my odbieramy na różne sposoby, po prostu. Tę samą rzeczywistość my potrafimy odbierać różnie. Dla kogoś to będzie zapach, kawa będzie zapachem, dla kogoś innego kawa będzie filiżanką z płynem, dla kogoś innego będzie smakiem, a jeszcze dla kogoś innego będzie to wyobrażenie
sprzętu do parzenia kawy. To jest dość istotne, bo to w jaki sposób postrzegamy dane rzeczy, tak naprawdę pokazuje o naszych schematach myślenia, o tak zwanych modalnościach. Niektórzy z nas po prostu są wizualni, postrzegają obrazami. Inni są słuchowcami, dla nich dźwięk jest istotny, a jeszcze inni są kinestetykami, czyli dotyk, smak. To są rzeczy, które pozwalają doświadczać. I teraz, jeżeli sobie podsumujemy już to, co żeśmy się dowiedzieli, że dzisiaj, tu i teraz muszę zrobić wszystko najlepiej, jak potrafię, że muszę dbać o swój czas, że muszę siebie zacząć postrzegać jako kogoś mega wartościowego i że wcale nie jestem taki sam jak inni, no to wiem już dużo. Wiem, że żeby z tym innym się porozumiewać skutecznie, dobrze byłoby, żebym poznał jego sposób komunikowania. Dobrze, żebym poznał, czy on jest wizualny, czy kinestetyczny, czy dotykowy, czy słuchowy. Dobrze jest taką wiedzę mieć, po prostu. I dobrze jeszcze sobie zwrócić uwagę na jedną sprawę. Wróćmy do tej naszej linii czasu. Wyobraźmy sobie, że stoimy na jakiejś linii, jest to linia czasu, przed nami jest nasza przyszłość. Czyli nasze plany. Za nami jest nasza przeszłość, czyli wspomnienia. Jeżeli ja się cofnę do tyłu i cofnę się też ze swoją głową, to nagle ja wchodzę w momenty, które być może były dla mnie bardzo przyjemne, a być może bardzo emocjonalne i to były złe emocje. Jeżeli pójdę do przodu, to często jest to związane z afirmacją, z tym, że się zbliżam do celu, który sobie określiłem. Ale przecież mogę też stanąć obok tej linii. Jak stanę obok tej linii, to nagle okazuje się, że poziom emocji u mnie spada. Dlaczego o tym mówię? Bo często właśnie odbieramy różne rzeczy i wspomnienia, i siebie programujemy, i planujemy. Możemy to zrobić przynajmniej na te dwa sposoby, o których powiedziałem. Czyli według tak zwanego, według stanu zasocjowanego, czyli jestem na danej linii i odczuwam. Ta linia to jest, ja jestem elementem tej linii, jestem w środku. Albo jeżeli chcę się pozbyć określonych emocji, wychodzę poza tą linię. Jestem wtedy zdysocjowany. Ja dzisiaj tylko pewne sytuacje, pewne schematy, pewne narzędzia sygnalizuję. Sygnalizuję po to, żebyście mieli świadomość, być może sobie sami poszukacie, być może będziecie szukali jakichś szkoleń, które wam właśnie pomogą poszczególne stany uzyskiwać, czy poszczególne modalności rozpoznawać. To wam się przyda. Teraz już jak zrobiliśmy takie otoczenie, możemy przejść do narzędzi. Możemy przejść do narzędzi. I tak sobie myślę, że nie odkryję Ameryki, jeżeli powiem, że pierwszym narzędziem kluczowym jest po prostu rzetelna ocena rzeczywistości. Wiecie, często jest tak, że jestem w jakimś momencie swojego życia, a wyobrażam sobie, że jestem zupełnie w innym. Nie wiem, no jestem w trudnym związku. Jestem w trudnym związku. A do swojej głowy kładę, nie, nie jest tak źle, inni mają gorzej. Albo jestem w sytuacji, kiedy jestem otyły, albo chudy. Nie, nie jest tak źle, inni mają gorzej. Ale przecież to nie ma sensu. W taki sposób nigdy nie złapiesz momentu, w którym ty jesteś. A żeby zrobić krok do przodu, musisz najpierw stanąć i zobaczyć, gdzie jesteś. Musisz dostrzegać rzeczywistość. Jeżeli zaczniesz dostrzegać rzeczywistość, jeżeli pragniesz naprawdę wykorzystać swoje mocne strony, pragniesz się zbudować, pragniesz osiągać to, co jest twoim celem, co jest twoim marzeniem, co jest twoim pragnieniem, stań w miejscu. Ustal, gdzie jesteś. Zastanów się, kim jesteś, jakie jest otoczenie dookoła ciebie. To jest bardzo ważne, żebyś potrafił bardzo mocno i realnie ocenić rzeczywistość.
Słuchajcie, tak jak wam powiedziałem, będziemy dotykali bardzo różnych elementów. Ja się będę posiłkował niektórymi, tylko wybranymi mailami, które otrzymałem od was. Tylko niektórymi. Ale teraz od razu taki mail, który tak naprawdę czytałem go i nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Po prostu serce mi pękało i jak najprędzej chciałbym tę osobę zobaczyć. Ja oczywiście nie powiem ani imienia, ani nazwiska, natomiast przeczytam, co ta osoba mi napisała. I właśnie wrócimy do tego rzetelnego miejsca, gdzie jesteś. A napisała tak. Zaczęłam się odchudzać, bo ktoś mnie zostawił dla innej. Mama zabroniła mi pokazywać o sobie uczucia innym. Zaczęłam pić, aby dostać się do towarzystwa i być zauważoną przez kolegę. Aby być z kimś, pozwoliłam się wykorzystać i zeszmacić. Zgwałcił mnie ktoś, za kogo później wyszłam za mąż, bo on chciał ze mną być. Ja jestem dla siebie nikim, a mną jest moja przyjaciółka, bulimia. Mieszkam sama i nikogo innego nie będę już chyba w stanie wpuścić do mojego życia. Słuchajcie, jak się czyta takie rzeczy, ja zresztą pracując z różnymi osobami, bardzo z różnymi sytuacjami się spotykam, to od razu sobie zadaję pytanie. Zobaczcie, jakaś cudowna młoda osoba z jakiegoś powodu walczyła, bo ktoś ją zdradził, bo zaczęła się odchudzać, bo chciała być dla kogoś, bo później pozwoliła, tak jak ona to napisała, siebie zeszmacić. A przecież rzeczywistość jest zupełnie inna. Przecież ta osoba, tak jak każdy z nas, urodził się człowiekiem. Urodził się człowiekiem i zasługuje na to, żeby być traktowany jak człowiek, żeby być cudownym stworzeniem na tej planecie. Nie urodził się po to, żeby wziąć i dopasowywać się do jakiegoś typa, który robi takie rzeczy. Nie urodził się po to, żeby swoje życie przegrać. Ja wiem, że ty jesteś, bo widziałem, że się rejestrowałaś. Słuchaj, ta informacja o ciebie po prostu mnie rozwaliła na drobne. Rozwaliła mnie na drobne, ale też mi dała nadzieję, bo oczywiście później czytałem, później piszesz, że poszłaś w alkohol. Jesteś alkoholikiem, który już od 9 lat nie pije. Wiesz, powiem ci, że właśnie to, że 9 lat już nie pijesz, pokazuje ci, że możesz swoje zbudować życie, jak będziesz tylko chciała. Bo zrobiłaś ogromny krok. Ogromnym krokiem jest też to, że napisałaś tutaj, to co napisałaś. Wiecie, często jest tak, że żeby określić punkt wyjścia, trzeba zrzucić jakieś bagaże z tyłu, które nas obciążają, które nas gniotą, które nas męczą. Musisz rzetelnie ocenić rzeczywistość. Bo jak ją ocenisz rzetelnie, to wiesz, czy poświęcać swoje życie dla rzeczy, które w ogóle tak naprawdę nie mają znaczenia. Dla rzeczy przejściowych. Przecież ktoś, kto kocha, nie będzie chciał od ciebie poświęcenia. Ktoś, kto kocha, nie będzie cię zdradzał. Ktoś, kto kocha, zaopiekuje się tobą. Więc pierwszym narzędziem jest rzetelna ocena rzeczywistości. Zapamiętajcie sobie to. Nie róbcie żadnych ruchów, żadnych kroków, dopóki nie określicie, gdzie jesteście. Teraz podam przykład biznesowy z mojego życia konkretnie. Słuchajcie, jak pewnie wielu z was wie, dość długo pracowałem w korporacjach. W tych korporacjach zarabiałem bardzo dobrze. Ostatnia korporacja to byłem w zarządzie jednej z największych firm na świecie. Naprawdę zarabiałem dobrze, bo średnio mi miesięcznie wychodziło 70-80 tysięcy, więc to były dobre pieniądze. Wiecie, i później rozpocząłem swój biznes. I w tym biznesie pierwszy rok był całkiem niezły, ale w drugim zaczęły się problemy. Te problemy były takie, że straciłem płynność. Raz udało się ją odbudować, ale
nie wyciągnąłem z tego wniosku. I podjąłem decyzje menadżerskie, które spowodowały, że budowałem firmę w oparciu o plan. W oparciu o to, że ktoś obiecał mi określony bagaż środków, określony strumień środków. To tak, przepraszam, chodziło naprawdę o 300-400 tysięcy. Tylko tyle. Albo aż tyle. Wiecie, ja miałem obiecane te pieniądze. Tych pieniędzy nie dostałem. Ale podejmowałem decyzję, tak jakbym te pieniądze miał. Czyli kupiłem call center, zwiększyłem ilość ludzi, zwiększyłem powierzchnię biurową, poczyniłem inwestycje. Od strony biznesowej niby wszystko poprawnie. Tylko zrobiłem jeden podstawowy błąd. Nie dostrzegłem rzeczywistości. Zrobiłem te ruchy nie w oparciu o to, co miałem, tylko w oparciu o to, co chciałbym mieć. I wiecie, co się wydarzyło? Pół roku i firma była do sprzedaży. Sobie nie poradziła. Drugiego tąpnięcia z płynnością finansową nie dźwignęła. To była moja decyzja, zła decyzja. Dlatego każdego, bez wyjątku, zachęcam do tego, jeżeli chce jakąkolwiek zmianę przeprowadzić w swoim życiu, osobistym, biznesowym, sportowym, jakimkolwiek, stań, oceń rzeczywistość, zobacz, gdzie jesteś i dopiero po tym rób konkretne kroki. Często tę rzeczywistość określamy tak naprawdę błędnie, bo nam się coś wydaje. Bo przyjdzie kolega i powie, słuchaj, tamta laska to w ogóle jest taka, że z nią wszyscy śpią. Jeżeli dostaniesz taki komunikat, to nawet jak ona ci się podoba, to myślisz, no nie, ona chodzi ze wszystkimi do łóżka. Na raz to może bym z nią wyskoczył, ale na moją dziewczynę to się nie nadaje, już wszyscy ją mieli. Czyli tak naprawdę twój tok myślenia jest wywołany jakimś hasłem. Ktoś ci coś powiedział. To coś, ten komunikat spowodował nic innego jak powstanie błędnego przekonania. A to przekonanie spowodowało określony sposób myślenia. Ja z tą dziewczyną nie chcę być. To myślenie spowodowało decyzję i działanie. Ja z nią nie będę. A tak naprawdę, czy ta dziewczyna rzeczywiście taka była, czy nie? Kto to wie? Kto sprawdził? Więc najgorzej jest, jak przyjmujemy pewne punkty wyjścia w oparciu o informacje od innych, tylko i wyłącznie, nie sprawdzając. Jest taki nurt w psychologii, poznawczo-behawioralny, który mówi o czymś takim jak eksperyment behawioralny. Co to jest eksperyment behawioralny? To jest po prostu nic innego jak sprawdzanie danej sytuacji na sobie. I tyle. Zanim podejmiesz decyzję, bo to jest mega ważne, bo to jest ważne, czy ty stoisz metr nad przepaścią, 5 centymetrów do przepaści, czy może już zrobiłeś o 5 centymetrów za daleki krok i właśnie lecisz. Dlatego pierwsze narzędzie, które jest bardzo istotne i którego trzeba się nauczyć stosować, trzeba się nauczyć analizować, trzeba się nauczyć z niego korzystać, to jest po prostu rzetelna ocena rzeczywistości. Drugie narzędzie. Żeby twoja zmiana mogła się w ogóle dziać, musisz w pełni zaakceptować siebie. W pełni, takim jakim jesteś. Jeżeli teraz jesteś osobą, która ma problemy, dostrzeż się i powiedz, jestem osobą, która ma problemy. Jeżeli jesteś osobą, tak jak znam takiego małolata, 16 lat ma, jest wyjątkowo uzdolniony, skoro jest uzdolniony, to jest uzdolniony, akceptuje siebie takim jest, w tym miejscu, w którym jest. Jeżeli jesteś kimś, kto ma problem z jakimś nałogiem, trudno, masz problem z nałogiem, weź to na klatę. Jeżeli jesteś szefem wielkiej firmy, okej. Jako szef masz określone role do odegrania. Zaakceptuj siebie w miejscu, w którym jesteś, ale konkretnie takim, jakim jesteś, ze swoimi słabościami i ze swoimi silnymi stronami. Wiesz dlaczego? Dlatego, że to pozwoli ci wziąć odpowiedzialność za twoje działania. Bo najgorsze są sytuacje, kiedy nie akceptujesz siebie i szukasz
wsparcia. I słuchajcie, to się dzieje po prostu. Ludzie tak robią, ludzie z tym żyją, tak się dzieje. Ja nie mówię, czy to źle, czy dobrze. Natomiast jak spotykam takie osoby, wiem, że jestem w stanie im pomóc. Wiem, że jestem w stanie takie osoby odblokować. No bo kolejny fragment informacji, która przyszła do mnie. W Polsce jest sporo osób kształcących na temat rozwoju osobistego. Wielu z nich mówi, aby otaczać się osobami pozytywnymi. I teraz słuchajcie. A co, jeśli żona lub jakaś bliska osoba nie do końca utożsamia się z ideą rozwoju osobistego? Słuchajcie. No i co z tego, że się ktoś nie utożsamia? Co to ma za znaczenie? Przecież to jest twoje życie. To jest twoje życie. Jeżeli ty zaakceptujesz siebie takim jesteś i takim, jakim jesteś, w rzeczywistości, która ciebie otacza, to wtedy jesteś dopiero gotowy podjąć decyzję i zrobić określone działania. Bo wtedy nie będziesz obwiniał siebie, że coś ci nie wyszło, tylko weźmiesz to na klatę. Taki jestem. Trudno, ale zmienię to. Dzisiaj właśnie podejmuję decyzję, że zmienię to. Zrobię określone działania. Co ci da to, że będziesz sobie cały czas mówił, ale jestem tępy, ale jestem głupi, ale tamtym to wychodzi, a mnie nie wychodzi, a to w ogóle ofiara losu. Co ci to da, stary? Nic ci to nie da. Nic. Będziesz się wprowadzał tylko w stany depresyjne, w stany frustracji i nie pójdziesz do przodu. Co ci to da? Co ci to da, że będziesz mówił, nie mam pieniędzy, co, jak otworzysz portfel, to nagle ci ich przybędzie? No nie. Zaakceptuj. Zaakceptuj siebie. Pokochaj siebie. Zaakceptuj siebie z całym bagażem twoich doświadczeń, twoich mocnych stron. Bo dopiero wtedy będziesz w stanie robić określone rzeczy. Dopiero wtedy weźmiesz na siebie odpowiedzialność. Bo to przecież nie ktoś inny jest odpowiedzialny za twoje życie, tylko ty. Ale żeby to się wydarzyło, musisz siebie zaakceptować. Bo jeżeli siebie nie zaakceptujesz, to zawsze będziesz miał wymówkę. Zawsze powiesz, to ktoś inny. Bo mnie nie wyszło, bo ja jestem słaby, bo ja mam problem z tym, bo ja nie mam pieniędzy, bo dzieci, bo to, bo tamto. W momencie, kiedy zaakceptujesz swoją sytuację, to już będziesz wiedział, że twoje życie zależy od ciebie. Tylko i wyłącznie od ciebie. Jeżeli to wszystko będzie osadzone w rzeczywistości, będziesz wiedział, gdzie jesteś, w jakim punkcie, jakie masz środowisko wokół siebie, to jest najlepszy moment do zmiany. Słuchajcie, ludzie są cudowni. Ludzie są cudowni. Każdy z was jest cudowny. Każdy z was zasługuje na to, żeby osiągać niebywałe rzeczy. Macie jakieś blokady. Często te blokady są związane z waszym dzieciństwem, z przeszłością, być może ze strachem, być może z teraźniejszością, która jest powiązana z kredytami i z różnymi innymi dziwnymi sytuacjami. Ale tak jakbyście stanęli przed lustrem, spojrzeli w nie i powiedzieli do siebie, czy ktoś jest mi w stanie więcej powiedzieć o mnie niż ja sam wiem. Słuchajcie, nikt wam nie powie więcej niż wy wiecie o sobie. Nikt. Więc nic nie jest dla was zaskoczeniem. Jeżeli zaakceptujesz siebie w 100%, nie będziesz się bał swojej przeszłości. Wiecie, jako mały chłopak cały czas uciekałem przed opinią publiczną, bo mój ojciec był, no jest alkoholikiem, bo alkoholikiem się jest całe życie, więc jakby tyle, że już 21 lat nie pije. Ale mój ojciec był aktywnym alkoholikiem, gościem, który robił non-stop awantury. Był facetem, który doprowadził do tego, że moja mama w majtkach uciekała z domu, a ja nie wiedziałem, czy to kąpielówki, czy to zwykła bielizna. I biegła do babci, bo się bała.
A ja patrzyłem na to wszystko i później jeszcze mój ojciec poszedł do więzienia i się bałem, co inni o mnie powiedzą. Co inni powiedzą. Jak poszedłem do szkoły średniej, to się zastanawiałem, kurde, żeby mnie tylko ojciec nie odwiedził, bo jak nauczyciele się dowiedzą, albo koleżanki, albo koledzy. Słuchajcie, to była masakra. To były moje lęki, moje strachy i wiem, że wiele osób ma takie lęki, strachy i się obawia. Ale co z tego? Jeżeli ty ich nie wyrzucisz, one się nie zmienią. One będą ciebie cały czas prześladowały. Musisz sobie dać z nimi radę. Musisz sobie z nimi poradzić. Jeżeli nie wiesz jak, ja wiem jak to zrobić. Ale to znowu, nie odpuszczę tego kroku. Musisz zaakceptować sytuację, w której jesteś, siebie samego, zacząć siebie kochać, bo tylko wtedy będziesz w stanie dać innym coś od siebie. Nie inaczej. Dzięki temu, że siebie zaakceptujesz, przestaniesz się skupiać na przeszłości. Przeszłość będzie tylko książką, którą będziesz przerzucał i brał jakieś informacje. Natomiast zaczniesz patrzeć w przyszłość. Patrzeć w sposób bardzo świadomy, czyli dzisiaj muszę zrobić określone rzeczy, bo jeżeli dzisiaj je zrobię, to jutro będę miał mniej do zrobienia. Będę małymi kroczkami szedł tam, gdzie mam dojść. Zaczną ustępować blokady, a twoje poczucie wartości zacznie wzrastać. Więc po prostu zaakceptuj siebie. Wy, dziewczyny, które tam jesteście, zaakceptujcie siebie. Jesteście piękne, jesteście wspaniałe. To co, że wam nie wychodzą jakieś związki? W końcu wam wyjdzie. Wy, faceci, którzy piszecie do mnie i mówicie, że mieliście wszystko, a teraz w nocy obieracie kable po to, żeby zapłacić alimenty swoim dzieciom. I co z tego? Ja też miałem w swoim życiu, gdzie moja żona robiła dla dzieciaków sok z dżemu, bo nie mieliśmy nic. I co z tego? Mogę usiąść i płakać, albo mogę wziąć się z życiem za bary. I do tego was zachęcam. A będziecie mogli to zrobić wtedy, kiedy będziecie realistami. Realistami oznacza dla mnie, dostrzegacie rzeczywistość i akceptujecie siebie takim, jakim jesteś. Jeżeli to zrobisz, możesz zrobić krok dalej. Dopóki tego nie zrobisz, zawsze będziesz niewolnikiem innych. Zawsze inni będą mieli na ciebie wpływ. Bo ty nie akceptujesz siebie, a szukasz akceptacji u innych. I teraz znowu wam coś przeczytam. Napisała dziewczyna. Mój problem to brak wiary we własne możliwości. Bez akceptacji innych i pochwał nie umiem w 100% działać. Słuchajcie, chcecie być niewolnikami innych? Przecież to napisała cudowna dziewczyna. Poblokowana z jakichś powodów. Nie mająca wiary. Ale co? Ona nie ma szansy na wspaniałe życie? Nie może się odblokować? Może. Każdy może zrobić krok do przodu, ale czasami, zanim się zrobi ten krok do przodu, trzeba stanąć i zrobić te dwie rzeczy, o których powiedziałem. Rzeczywistość i pełna akceptacja siebie. Wiecie co? Pomyślcie tak. Jeżeli wasze życie zależy od innych, jak ono będzie wyglądało, jak kogoś innego tramwaj przejedzie? Co zrobisz? Też się położysz pod tramwaj? Nie zrobisz tego. Nie zrobisz tego, jeżeli zbudujesz w sobie poczucie własnej wartości, własnej godności, odrzucisz rzeczy, które cię ciągną w dół i zaczniesz żyć. Wiecie, każdy z nas, każdy ma w sobie talenty, ma w sobie dary, których często nie używa. Ja lubię przykład z pływakami. Wiecie, jeżeli wezmę wybitnego pływaka, utalentowanego, z niezwykłymi osiągnięciami. Jeżeli przyczepię mu 200 kilo do nogi, to on nie popłynie. On nie wygra zawodu. Nieważne, czy to będzie Phelps, czy ktoś inny.
z ciężarem 200-kilogramowym nie popłynie. A teraz sobie pomyślcie, że wy właśnie płyniecie, ja zresztą też, przez swoje życie i mamy jakieś ciężary, rzeczy nieuporządkowane. Do czego nam one? Przecież każdy z nas zasługuje na to, żeby żyć pełnią życia, być szczęśliwym. Przecież dlatego jesteście na tym webinarze, bo szukacie szczęścia, szukacie rozwiązania różnych sytuacji w swoim życiu. Czasami one są ciężkie, takie życiowe, takie jak przeczytałem. Czasami są związane bardzo z emocjami, a czasami z postawą. O tym też będziemy mówili. Więc po prostu zaakceptuj siebie. Trzecim narzędziem, które powoduje, że jeżeli je zastosujesz, to twoje życie się zmieni, jest podejmowanie decyzji. Po prostu. Jest podejmowanie decyzji. Jeżeli nie podejmiesz decyzji, nic się nie zmieni. A na pewno się nie zmieni w kierunku, w którym byś chciał. I teraz przeczytam wam, tu akurat nie będę podawał miejscowości, ponieważ nie chcę kogoś stawiać w sytuacji, która być może będzie dla niego trudna. Ale przeczytam tak. Ogólnie rzecz biorąc, czuję się zagubiony. Mam żonę i wspaniałego syna. Ja pracuję w miejscowości takiej, a moja żona mieszka zupełnie gdzie indziej, w miejscowości takiej, przy swoich rodzicach. Ja co weekend jeżdżę do nich. Mój problem polega na tym, że muszę zmienić pracę, abyśmy mogli razem zamieszkać, bo żona nie chce mieszkać tam, gdzie ja pracuję, a ja bardzo boję się zmiany. Wiem, że jesteś, ty, który napisałeś do mnie tę informację. Słuchaj, że nie podejmiesz decyzji, nic się nie zmieni. Jeżeli nie podejmiesz decyzji, nic się nie zmieni. Może powinieneś podjąć tą decyzję właśnie ze swoją żoną. Może powinniście usiąść i zrobić to, co ja dzisiaj proponuję, a wasze życie zacznie się zmieniać. Dostrzeż rzeczywistość. Usiądź z żoną. Jesteście, ja jestem osobą wierzącą, więc dla mnie jesteście jednym ciałem. Jesteście jednym ciałem. Razem podejmijcie decyzję, przeanalizujcie rzeczywistość, przeanalizujcie miejsce, w którym jesteście, przeanalizujcie, czy jesteście szczęśliwi w tym momencie, czego wam brakuje. Jak to zrobicie, jak określicie rzeczywistość, zróbcie kolejny krok. Zaakceptujcie siebie takim, jakim jesteście. Wiecie dlaczego? Bo być może twoja żona kocha rodziców i się o nich martwi i dlatego nie chce od nich odejść. A ty z kolei masz swoje strachy związane ze zmianą pracy, bo boisz się, że ci się gdzie indziej równie dobrze poukłada. Boisz się wyjść poza swoją strefę komfortu. Jeżeli tak jest, to nazwij to. Powiedz, jestem w takiej i takiej sytuacji, to i to mnie gniecie. Żona niech powie, a ja jestem w takiej sytuacji. Jeżeli jeżeli ustalicie rzeczywistość i zgodzicie się co do niej, że ona tak właśnie wygląda, wtedy w oparciu o rzeczywistość ustaloną i o pełną akceptację siebie podejmiecie decyzję. Trudno jest podejmować decyzję w imieniu swoim i kogoś, nie angażując tego kogoś. Ona nie zadziała. Więc decyzję po pierwsze trzeba podejmować, więc jeżeli już dostrzegasz rzeczywistość, jeżeli już zaakceptowałeś siebie takim, jakim jesteś, wiesz, w którym kierunku chcesz iść, podejmij decyzję. I wiecie co? Ciekawostka jest taka, że to małe decyzje bardzo często zmieniają nasze życie. Małe decyzje. Małe decyzje, bo to mała decyzja, czy zjem hamburgera, czy zjem sałatkę, powoduje, czy będę miał problemy ze zdrowiem, czy też nie. Zobaczcie, wrócę do sytuacji pierwszego maila. Zaczęłam się odchudzać. Mała decyzja, zaczęłam się
odchudzać, bo ktoś mnie zostawił dla innej. Czy ktoś w takim momencie zastanawia się, jaki taka decyzja będzie miała wpływ na jego życie? Nie. Dlatego podejmujcie decyzję w zgodzie ze swoim sercem, ze swoimi pragnieniami. Serce i rozum, te dwa elementy muszą być do tego, żeby decyzja była skuteczna. I doceniajcie małe decyzje, małe kroki. To jest niezwykle istotne. Jak podejmiesz decyzję, nawet tą malutką, zrealizuj ją, wprowadź ją w życie. Niech ona zacznie żyć. Jeżeli to zrobisz, to też sobie poradzisz przy dużych decyzjach, przy wielkich sprawach. Jeżeli w małych będziesz nawalał, bo uznasz, że to nie jest ważne, to w dużych też zaczniesz nawalać, bo po prostu to jest nawyk. To jest określony schemat myślenia w twojej głowie. Decyzje. A dlaczego to jest określony schemat myślenia w twojej głowie? No bo słuchajcie, bo my myślimy, w naszej głowie są neurony, po prostu są połączenia neuronowe. I teraz neuron składa się, ja oczywiście brzydko rysuję, ale gdybyśmy wzięli, to tu jest ta część, która odbiera informacje. Tak, a tu jest ta część, nie będę naukowego, jakiegoś mocnego języka używał, że jest jądro, synapsa, że są inne rzeczy. Tak se zapamiętacie, że tu jest ta szersza część, to jest ta, która przyjmuje informacje, różne impulsy, a ta cieńsza część, też taka rozgałęziona, ona wysyła informacje. I tak naprawdę tutaj jest drugi neuron, dokładnie tak samo zbudowany, tak i tutaj. Teraz informacja wchodzi. Przechodzi przez tę część spłaszczoną, ta część jest zwana aksonem. Tu dookoła tego jest tak zwana mielina, otulina mielinowa. No i sobie tędy informacja idzie. I wiecie co? Ciekawe jest to, że te informacje powodują, że w naszej głowie robią się określone schematy myślenia. A na podstawie myślenia podejmujemy decyzje. Określone autostrady w naszej głowie się robią. I ciekawostką jest to, że mamy wpływ na to, jak ta część będzie, jak ona będzie gruba, jak będziemy budowali te autostrady, bo jak się okazuje, właśnie ta część w neuronie odpowiada za to, jak szybko podejmujemy działania. Decyzja, działanie. Impuls poszło. I ta część zależy od nas. Zależy od tego, jak się żywimy i jak często o czymś bardzo konkretnie myślimy albo poddajemy określonym bodźcom. Było robione badanie. To badanie polegało na tym, że postawiono biegaczy na bieżni i oni biegali. Podłączono ich głowy pod określoną aparaturę i ta aparatura odbierała połączenia neuronowe, tak? I to, co idzie, impulsy. Jak działa to w naszej głowie. Ale drugą ekipę posadzili na fotelach i powiedzieli: wyobraźcie sobie, że biegniecie, wyobraźcie sobie każdy ruch, ręka, kolano, oddech. I wiecie co? I u nich te połączenia działały tak samo. A to oznacza, że mamy wpływ na to, jak szybko podejmujemy decyzje, jak szybko myślimy, jak te impulsy przechodzą. Skoro mamy wpływ, to programujmy się pozytywnie. Mamy na to wpływ. Jeżeli zacznę się programować pozytywnie, zacznę podejmować decyzje, czasami one będą złe, ale jak będą złe, ja dostanę impuls, to mnie zaboli. Ja będę o tym pamiętał, jak sobie przypomnę, buduję autostradę, tego nie zrobię. Zaczynam robić inne rzeczy. Zaczynam kształtować swój sposób myślenia. A to oznacza, że podejmuję decyzję w określony sposób. Nie w sposób oderwany od rzeczywistości. Nie w sposób, w którym siebie nie akceptuję, tylko wyobrażam sobie siebie nie wiadomo jak kogo. Podejmuję w sposób świadomy. I te decyzje muszę poprzez czwarte narzędzie wprowadzić w życie. Po prostu. Więc tak naprawdę
Metoda jest prosta, słuchajcie. Metoda jest banalnie prosta. Żeby zmieniać swoje życie, musisz dostrzegać rzeczywistość, musisz akceptować siebie, musisz podejmować decyzje i musisz działać. Działanie to aktywność. Wiecie co? Z tym działaniem zwykle jest najtrudniej. A żeby ono przyniosło działanie, to powinieneś działać tak, jak od tego by zależało twoje życie. Dokładnie tak, dawać całego siebie. Powiem wam, dlaczego z działaniem bywa najtrudniej. No bo dostałem wiele, wiele maili i te maile mówiły mi na przykład tak. Moim częstym problemem jest dość szybkie zaniechanie, zniechęcanie się, brak wiary we własne możliwości. Dość szybko tracę wiarę. Inny. Zdecydowałem się na wyjazd z Polski. Potrzebny mi jest język angielski, ale trudno mi to osiągnąć. Wiecie, to jest normalne. Znowu. Nie ma się co dziwić, tacy jesteśmy. Słuchajcie, my jesteśmy ludźmi. A skoro jesteśmy ludźmi, no to funkcjonujemy jak ludzie. A skoro jest coś takiego jak połączenie neuronowe, to jeżeli ktoś mnie w moim życiu cały czas prowadził w określony sposób, być może często za mnie podejmował decyzje, być może często w ogóle robił coś za mnie, ja byłem w swojej strefie komfortu, miałem jedyne zadanie, uczyć się albo... Później jest zderzenie z rzeczywistością. Ale pomyślcie sobie, że wasze mózgi od wieku niemowlęcego do teraz zbudowały sobie określone schematy myślenia. I te schematy myślenia często też są obciążeniem. Ale na szczęście można to zmienić. Więc... Już jeżeli się zdecydujesz na to, że chcesz swoje życie budować od początku, zacznij działać. Działać w oparciu o rzeczywistość, w oparciu o pełną akceptację siebie, w oparciu o decyzje, które ty podejmujesz, a nie za ciebie podejmują. Nikt nie musi za ciebie podejmować decyzji. Sam jesteś gościem czy kobietą, która może podjąć decyzję i sam możesz ją zrealizować. Nie potrzeba ci do tego nikogo innego. I to są te cztery czarodziejskie narzędzia, gdzie ktoś się mnie spytał, czy ja jestem czarodziejem. Nie jestem czarodziejem, ale żyję. Żyję tak jak wy, żyję z ludźmi. Obserwuję, funkcjonuję. Dostałem nieraz po mordzie. Nieraz leżałem na glebie, bo coś nie wyszło. I wyciągnąłem z tego wnioski. Po prostu. I teraz się tymi wnioskami dzielę z wami. To, co obiecałem też podczas naszej reklamy, to obiecałem, że powiem, jak wytrwać w naszych postanowieniach. Część odpowiedzi już w zasadzie jest w tych czterech narzędziach, o których powiedziałem. Mnóstwo informacji, które dostałem od was w mailach, to było to, że to się tak ładnie nazywa prokrastynacja, czyli tak naprawdę odkładanie rzeczy na później. Mnóstwo informacji, które od was dostałem, mówiły, że mam wewnętrzne obawy, mam strach przed krytyką. Mnóstwo informacji mówiło, mam strach przed zmianą. Mnóstwo informacji mówiło, zaczynam i nie kończę. Planuję, ale plany zostają na papierze. Brak mi motywacji, nie potrafię zarządzać czasem. Mam niskie poczucie własnej wartości. Wiecie, to wszystko wpływa na to, że z tymi postanowieniami jest nam trudniej. Ja najpierw rozbiję jeden mit. Mit dotyczący motywacji. Słuchajcie, motywacja. Co to takiego motywacja? Motywacja pozwala wam rozpocząć, ale nie pozwala skończyć. To nawyk pozwala wam skończyć określone rzeczy. I teraz ważna sprawa. Nie do wszystkiego jest potrzebna motywacja. Jeżeli ci dziecko nawali w pieluchę, to nie potrzebujesz specjalnej motywacji, żeby wziąć i temu dziecku tą pieluchę wziąć, zabrać i umyć mu tyłek. Nie potrzebujesz tego.
Jeżeli ci zasypie garaż, nie potrzebujesz specjalnej motywacji, tylko bierzesz, odśnieżasz albo szuflę i odśnieżasz. Do tego nie jest ci potrzebna specjalna motywacja. Więc często, jak mówimy, brak mi motywacji, często to jest po prostu nasza jakaś tam wymówka. Coś, z czym się czujemy dobrze. Tylko, że to nas do niczego nie posuwa. Mamy łatwą wymówkę, ale się nic nie dzieje. Wiecie, ja uwielbiam przykład z Katarzyną, Katarzyna Bonda. To jest taka pisarka, której dużo książek jeszcze nie napisanych już się sprzedało. Czyli wydawnictwa dogadują się z nią na książkę na określony czas i ona ma to zrobić po prostu. I kiedyś jeden z redaktorów spytał się: pani Katarzyno, ale jak to? Przecież, no jak pani książkę napisała, skąd pani wie, że pani w tym czasie skończy? Skąd pani wie, że to się wydarzy? Przecież do pisania trzeba weny. Wiecie, co ona odpowiedziała? Mi stary, mówię, jakiej weny? Jakiej weny potrzeba? To jest moja normalna robota. Jak mam napisać książkę, to tak jak ty idziesz do biura, piszesz teksty, ja siadam i od 8 do 15 piszę. Ktoś inny idzie do kopalni, ktoś inny idzie do szpitala, ktoś inny idzie do kancelarii prawnej. Jaka motywacja? Ja po prostu muszę to zrobić. Więc pierwszym punktem co do tego, jak wytrwać, zakodujcie w swoich głowach, że nie do wszystkiego jest potrzebna motywacja. To jest kwestia waszej decyzji. Już jak podejmujesz decyzję, że chcesz w określony sposób funkcjonować i chcesz wytrwać w postanowieniach, to musisz je właściwie zdefiniować. I to jest pierwszy punkt. Nazwij swoje postanowienia precyzyjnie. Precyzyjnie. Bo to postanowienia często można nazwać celami, tak? Że to są cele, coś tam jest postanowieniem, coś jest celem. Zróbcie to, nazwijcie je. Jak już je nazwiecie, precyzyjnie zdefiniujecie, to określcie dwa parametry. Czas i jak będziecie mierzyli postęp. Czas i jak będę mierzył postęp. Czy wytrwam w tych postanowieniach, czy te postanowienia realizuję. No załóżmy, postanowień dużo noworocznych jest, że już teraz to w ogóle zaczynam chodzić na siłownię, będę szczupły, piękny, albo uczę się angielskiego, albo robię coś tam. Jeżeli nazwiesz to dokładnie i sobie określisz w jakim czasie, ale określisz też pomiar, to musisz zacząć to robić. I teraz najważniejsza rzecz. Zasada 24 godzin. Pamiętacie, linia czasu przed to moje plany, za to moja przeszłość. Ja stoję tu, a jak stoję tu, to jestem wierny zasadzie 24 godzin. Czyli robię wszystko, co zaplanowałem na dany dzień. Robię wszystko, co powinienem zrobić w tym dniu. To jest zasada, która pozwoli ci wytrwać w każdym postanowieniu. Bo już się nie zastanawiasz, co będzie jutro, co będzie pojutrze, co będzie za miesiąc. Ty się zastanawiasz, dzisiaj muszę to zrobić. I teraz wam powiem, dlaczego to jest takie istotne. Bo znowu, jesteśmy tylko ludźmi. A ludzie bardzo różnie postrzegają rzeczywistość. I teraz niektórzy z nas są tak, albo podam przykład konkretnie. Stoją dwie osoby i rzucam hasło. Wyobraźcie sobie, albo nie, zróbcie to. Nawet nie wyobrażajcie sobie. Schudnijcie, macie 3 miesiące na to, żeby schudnąć. Albo to jest ich cel. Dwie osoby mają cel. Chcę schudnąć w ciągu 3 miesięcy, 5 miesięcy. Chcę mieć fajną sylwetkę. Jedna z tych osób, jak będzie to sobie wyobrażała? Spojrzy i widzi siebie za 5 miesięcy. Smukła sylwetka, elegancka noga, tutaj talia zrobiona, jeżeli to jest kobieta, jeżeli facet lekko podrzeźbiony, klatka na wierzchu, kaloryfer na brzuchu. Tak sobie będzie wyobrażał, czyli będzie widział siebie w przyszłości. Ale ktoś inny zobaczy, ja pierdzielę. Przecież ja muszę przestać jeść to, muszę trenować tyle, z tego muszę zrezygnować, to muszę zrobić, a kiedy ja to wszystko dam radę? A przecież o to samo chodzi. Chodzi o to, że mamy w ciągu 5 miesięcy zrzucić, być fit. Zobaczcie, ten pierwszy gość, on ma myślenie nastawienia na cele. Ten drugi gość
ma nastawienie na problemy. Po prostu. To są dwa różne schematy myślenia. I one determinują to, jak ja będę funkcjonował. Natomiast jeżeli przyjmę zasady 24 godzin, to ja po prostu to robię. Ja nie mam czasu zastanawiać się, co będzie, że ja za 6 dni to nie zjem schabowego, albo w ogóle będę musiał za 6 dni nie jeść słodkiego czy czegoś. Nie. Ja dzisiaj mam to zrobić. Konkretnie dzisiaj. A jutro też będzie dzisiaj. Więc jeżeli sobie małymi kroczkami, zgodnie z zasadą 24 godzin, będę robił określone działania, no to nie ma opcji, żebym nie wytrwał w postanowieniach. Coś takiego się nie wydarzy. Więc żeby wytrwać w postanowieniach, trzeba je nazwać po prostu. Trzeba określić miary, parametry. Trzeba przyjąć zasadę 24 godzin. I jeszcze jedno. Trzeba wiedzieć, dlaczego się to robi. Musisz wiedzieć, dlaczego chcesz coś osiągnąć. Twoje dlaczego jest najważniejsze w tym wszystkim. Twoje dlaczego pozwala ci wytrwać. Nie Zenka, nie cioci Hani, nie wujka Rysia, bo ci powiedzieli zrób to. Twoje dlaczego pozwala ci wytrwać. Twoje i tylko twoje. Więc jeżeli sobie odpowiesz na pytanie, dlaczego powinienem coś zrobić, odpowiesz szczerze, to zaczniesz to robić. Ja tu często posługuję się przykładem, kiedy dziewczynka przybiegła do domu, do swojego taty, rzuciła mu się na szyję i płacze i mówi, tato, 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 ty nie będziesz na moim weselu. A to temu jak nie będę? No będę, córciu. A ona płacze dalej, nie będziesz, tato, ja wiem, że nie będziesz. No ale dlaczego? A, bo pani w szkole mówiła, że jak się pali papierosy, to się umiera. Wiecie, i to proste stwierdzenie spowodowało, że ten facet wiedział, dlaczego powinien rzucić papierosy. Ten facet wiedział, dlaczego ma rzucić papierosy, je rzucił. A wcześniej ileś razy próbował to zrobić i mu nie wyszło. Musisz znać swoje dlaczego. Słuchajcie, Ameryki nie odkryłem. Wiemy, jak wytrwać w postanowieniach. Wiemy, co trzeba zrobić, jakie narzędzie stosować, żeby zmieniać swoje życie. Trudność polega na tym, że bardzo często tego nie robimy. Chciałbym jeszcze wam przytoczyć kilka informacji, które żeście przysłali, bo teraz przechodzimy właśnie do tej części, która mówi konkretnie o waszych trudnych sytuacjach, o waszych wyzwaniach. Zaczęliśmy od tych tematów życiowych, więc bądźmy w tych tematach życiowych. Pisze kobieta, też niezwykła według mnie. Obecnie pracuję na uniwersytecie. Usiłuję skończyć doktorat. Mój ojciec również siedział w więzieniu. Mój mąż w sposób okrutny dla dzieci popełnił samobójstwo. Wiecie, z dalszej części tego maila wynika, że ta kobieta poświęciła swoje życie innym. Innym. Nie robiła określonych rzeczy, nie rozwijała się tak, jakby mogła, bo chciała się dopasować do innych. Dzisiaj jest w sytuacji trudnej, ale jest niezwykle silna. Po pierwsze, dostrzega rzeczywistość, dostrzega punkt, w którym jest. Ja wiem, że ty też jesteś i że ty słuchasz tego. Zrobiłaś ogromną robotę, wiesz, w którym miejscu jesteś. Potrafiłaś to nazwać, potrafiłaś określić rzeczy, które cię gniotły. Wiesz, że jest trudno, ale ja wiem, że skoro tyle zrobiłaś kroków, to kolejne też zrobisz. To jest kwestia określonej pracy z tobą. Inna pani pisze. Będąc dzieckiem, byłam molestowana przez ojca. Teraz
Mając 44 lata, borykam się z problemem, że ojca ubrałam za swojego partnera, podświadomie oczywiście. I to, co odkryłam parę miesięcy temu, będąc w związku z mężczyzną, to to, że uważam, że zdradzam go. Wiecie, zobaczcie, znowu, gdybyśmy stanęli na tej linii czasu, tam są nasze plany, tam jest nasza przeszłość. Tam jest ten czas, kiedy było mi trudno, byłem molestowany, czy byłam molestowana. Trzeba wykonać ogromną pracę po to, żeby przejść po tej linii, po to, żeby potrafić wyjść z tych emocji, uwolnić się z nich. Ale znowu, odpowiem ci tak. To, co napisałaś, pokazuje, jak jesteś odważna. Pokazuje, że walczysz o swoje życie. Pokazuje, że jesteś świadoma tego, w którym miejscu jesteś. Więc tak naprawdę każdej z was zostały dwa kroki. Decyzja i działanie. Ja jestem właśnie od tego, żeby wam pomóc. Czasami poradzić sobie z przeszłością, ale to musi być wasza decyzja. Decyzja, działanie. Wtedy zaczyna się zmiana. Ja jestem, jak czytam różne informacje, to naprawdę szczęka mi opada, tak mówiąc wprost. Osoby, które napisały, to było ponad 200 osób, które napisały, że mają problem ze stawianiem celów, że mają problem z wytrwaniem w realizacji tych celów, że mają niskie poczucie własnej wartości, że mają blokady, nie mogą sobie poradzić z przeszłością. Słuchajcie, to wszystko, o czym mówiłem, to jest właśnie do was. Te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, to są dla was dedykowane. Te rzeczy trzeba po prostu robić. One same się nie zadzieją, ale jeżeli one będą stosowane, zacznie się zmieniać wasze życie. Po prostu. Wiecie, wiem to, bo pracuję z różnymi osobami. Pracuję z osobami, które mają problemy emocjonalne, pracuję ze sportowcami, pracuję z osobami, które piastują najwyższe stanowiska w korporacjach. Wszyscy chcemy tego samego. Chcemy być szczęśliwi, po prostu. Nie wszyscy potrafimy się przyznać do rzeczy, które nas bolą, ale ci, którzy potrafią się przyznać, potrafią odkryć te rzeczy w sobie, zaczynają zmianę. I to zawsze mówię. Nad jedną rzeczą musicie, przynajmniej, żeby wam było łatwiej, musicie zwrócić na jedną podstawową rzecz uwagę. Każdy z was jest wyjątkowy, więc nie ma sensu porównywać się do innych. To wy jesteście wyjątkowi. Co z tego, że się porównasz do ładniejszego czy brzydszego, do głupszego lub mądrzejszego? Zawsze znajdziesz kogoś lepszego albo gorszego. Po co ci to? Porównuj siebie z dzisiaj do siebie z wczoraj. I wtedy widzisz, jaki krok zrobiłaś. Dziewczyna z pierwszego maila. Porównaj siebie z jakiegoś czasu, kiedy piłaś, kiedy robiłaś różne rzeczy. Teraz tego nie robisz. Ja wiem, że możesz tego nie dostrzegać, że twoje poczucie wartości mocno spadło. Ale nad tym poczuciem można pracować. Wiesz dlaczego? Bo najpierw się urodziłaś człowiekiem, a później wpadłaś w problemy. A skoro się urodziłaś człowiekiem, to masz prawo tym człowiekiem być. Żyć godnie. Masz prawo, tak jak każdy inny. Tak samo wy, ludzie, którzy piszecie, mam problem z tym, mam problem z celami, mam problem z... Ja to zebrałem w jedną grupę, tych 200 ponad osób. Grupa, która jest związana, gdzie problematyka jest typowo nakierowana na postawę. Słuchajcie, postawa jest tylko pewnym odzwierciedleniem waszego sposobu myślenia. Musicie się przełamać, to jest możliwe. Jeżeli się przełamiesz, zaczniesz żyć inaczej. Musisz siebie pokochać, musisz uwierzyć, że możesz. W określony sposób, nieobojętnie jak, bo obojętnie jak to po prostu nie działa. Dlatego zachęcam was do tego, żebyście to, co dzisiaj zostało powiedziane, żebyście wdrożyli w życie. Słuchajcie, na koniec takich życiowych historii chciałem się podzielić z wami
Akurat jest jedna osoba też, dzisiaj widziałem, się zarejestrowała. Dziewczyna, która przeszła kawał życia pod górę. Bardzo pod górę. Która musiała robić rzeczy, których nigdy w normalnej sytuacji by nie robiła. Wiecie, żyła obciążona przeszłością, żyła obciążona tym, że jest rodzina i ona się czuje odpowiedzialna za tą rodzinę. Tylko, że wiecie, dostrzeganie rzeczywistości to jest między innymi powiedzenie sobie, że no, nie może być tak, że ja robię w określony sposób, staram się, kocham, pomagam, a ktoś inny tego nie docenia. Jeżeli dostrzegam rzeczywistość i siebie pokocham, siebie zaakceptuję, to zaczynam podejmować decyzję. I ona podjęła taką decyzję, w końcu podjęła, słuchaj, gratuluję ci. Bardzo się ucieszyłem, jak do mnie zadzwoniłaś i powiedziałaś, że właśnie się wyprowadziłaś, że szukacie mieszkania i że budujesz swoje życie, bo to twoje życie. Właśnie o to chodzi. Budujcie swoje życie. Budujcie swoje życie. Wiecie co, to wszystko można w zasadzie sprowadzić do kilku rzeczy. Te wszystkie elementy można zastosować w życiu prywatnym, w życiu biznesowym. Były też informacje, problemy związane z tym, chciałbym zmienić pracę, chciałbym zwiększyć swoją aktywność w określonych obszarach biznesowych, chciałbym zrobić to czy tamto. Jeżeli te narzędzia przyłożycie do tych obszarów, one również zadziałają. One również zadziałają. A to znaczy, że będziecie zmieniali swoje życie biznesowe. Jeżeli chcesz zmienić pracę, doceniasz rzeczywistość, widzisz, nie jestem gorszy niż inni, podejmuję decyzję, robię to. Jeżeli będę stał w miejscu, nic się nie zmieni. Jeżeli będę robił to samo, skutek zawsze będzie taki sam. Nigdy nie będzie inny. Tak jak obiecałem, mam prezenty, dwa. Pierwszy prezent jest dla mnie taki bardzo osobisty, bo to jest prezent związany tak naprawdę z moimi wystąpieniami. Z moimi wystąpieniami do większych grup osób. To jest po pierwsze moje wystąpienie na Życiu bez ograniczeń w ubiegłym roku w Krakowie. Niezwykłe wydarzenie dla mnie. Myślę, że dla wielu osób również. To jest również wydarzenie tylko dla orłów, gdzie mówiłem o swoich doświadczeniach biznesowych, bo tak naprawdę przez kilkanaście lat funkcjonowałem w korporacjach, w biznesie. Jest też to wydarzenie pierwsze, takie większe, w którym brałem udział, czyli Giants of Life. Z tych trzech wydarzeń ze swoim zespołem zrobiliśmy filmik. I ten filmik jest po prostu dla was, dla tych wszystkich, którzy się pojawili dzisiaj, byli tutaj ze mną, czy są jeszcze teraz. Dostaną taki filmik. Dostaną ten filmik, mogą dostać go jakby na dwa sposoby. Najprościej jest w linku po prostu, który się pewnie pojawi za chwilę. Tu kolega mi kiwa, że nie, jutro, więc nie dziś się pojawi, tylko jutro. A, no tak, bo link się pojawi i będzie przesłany do wszystkich osób, które po prostu wzięły dzisiaj udział w dzisiejszym webinarze. Dostaniecie link tylko dla siebie. Link, który jest związany z trzema wydarzeniami. Za te wydarzenia normalnie trzeba było zapłacić. Za płyty trzeba byłoby normalnie zapłacić. Ode mnie dostajecie je w prezencie. Są tam ujęte te chyba najważniejsze elementy, które uważam mogą być dla was przydatne. Bo po to to jest robione. No i oczywiście jest jeszcze drugi prezent. Nie wiem, czy to nazwać prezentem, czy okazją, czy jak to tak naprawdę nazwać. Wiecie, że jestem osobą, która szkoli, która prowadzi różnego rodzaju szkolenia, coachingi, warsztaty. Jeżeli ktoś uznałby, że to, co dzisiaj mówiłem, chciałby pogłębić, bo po prostu widzi, odnalazł siebie w którejś z tych sytuacji, które były, o których mówiłem,
w sytuacjach, z którymi sobie nie do końca radzi, nie wie, jak zastosować niektóre narzędzia, chce pogłębić te narzędzia, chce się nauczyć czegoś więcej, to zapraszam po prostu na swoje szkolenia. Moje szkolenia można sobie odszukać w sklepie. I ci wszyscy, którzy dzisiaj brali udział w webinarze, czy biorą udział jeszcze, mają z automatu 30% rabatu. 30% to może być znaczna kwota, bo gdyby ktoś wziął cały pakiet, czyli takie szkolenie podstawowe plus 3-dniowy warsztat, żeby sobie z tym wszystkim radzić, no to normalnie to szkolenie by kosztowało około 1500 zł, po rabacie wychodzi to około 1000 zł, więc ponad 400, między 400 a 500 jest rabatu, więc może warto się zastanowić, jeżeli ktoś uzna, że warto te rzeczy, o których mówiłem, pogłębić, nauczyć się ich i zacząć stosować, bo potrzebuje tego. Więc na każdy z produktów jest rabat. Możecie się zapisywać, dawać informacje na maila, którego wcześniej podałem. Możecie klikać linki, które były pokazane na monitorze. To jest czas do dzisiaj, do końca dnia, czyli do 24. Jeżeli ktoś sobie po prostu będzie życzył i uzna, że warto. Jeżeli uznacie, że chcielibyście się ze mną spotkać indywidualnie, chcielibyście porozmawiać. Ja często dostaję pytania typu, no tak, ale ile to kosztuje? Wiecie, spotkanie ze mną pierwsze nigdy nie kosztuje, bo ja nie jestem Harry Potter i nie potrafię powiedzieć, że każdemu z was pomogę. Nie wiem nawet, czy jak się spotkamy, to coś między nami zaiskrzy, czy będzie ta chemia. Dlatego zachęcam was do bezpośredniego kontaktu. Możemy się spotkać na pierwszym spotkaniu, rozmawiamy i wtedy wiemy, czy chcemy dalej coś razem robić, czy też nie. Pierwsze spotkanie nigdy nie jest zobowiązujące dla żadnej ze stron, a jestem po to, żeby wam pomagać, po to, żeby z wami się dzielić swoim doświadczeniem. Dlatego zachęcam, jeżeli macie ochotę na taki kontakt, to również zachęcam do niego. Można się bez problemu do mnie dostać przez Facebooka, przez adresy mailowe. Nie jestem jakimś gościem, który jest niedostępny, tylko tak naprawdę ja próbuję siebie dawać innym, ale też bardzo dużo biorę sobie od innych. Bardzo wam dziękuję za ten dzisiejszy czas. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście tutaj ze mną. Bardzo wam dziękuję za to, że otworzyliście się i podaliście ileś rzeczy takich bardzo konkretnych. Wiem, że nie wszystkie z tych rzeczy da się omówić na forum. Wiem o tym, bo to są sprawy bardzo często intymne i wymagają relacji jeden na jeden. Ale też wiem, że nie ma sytuacji, z którymi sobie nie można poradzić. Wiem, że nie ma takiego bagna i dołu, z którego nie można się podnieść. Wiem, że nie ma tak złamanego serca, którego nie można byłoby naprawić. Dlatego jeszcze raz dziękuję i zachęcam do tego, żebyście pokochali siebie i zaczęli żyć dla siebie. Żebyście zaczęli żyć jako osoby siebie kochające, tak naprawdę w świecie, który wy budujecie. W świecie przez was kształtowanym, a nie wy jesteście kształtowani przez innych. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.